Chinatown. Nie? W Warszawie też już jest. Na pewno. Jeszcze chyba tak nie. U nas jeszcze tak nie. No powoli, powoli. No, będzie za kilkanaście lat będzie. Oni są jak zaraza. Gdzieś przychodzą, to mnożą się na potęgę. Odcięli, odcięli im lepsze, odcięli kolejkę. Dlatego ich podcinali, żeby nie przeprowadzali się do innych dzielnic stajskich. Czemu z powrotem? Bo tam był też pałac. A do tego pałacu? Na razie w tą, a potem drugą stroną z powrotem. Czujesz, jak zupka chińska pachnie? Ale taka chińska, nie tajska. No jak te, i smaku. Przyprawy. O, zobacz, są te, czerwone. Zapomniałem, jak one się nazywają. Myśmy jeszcze inaczej z nim wtedy jechali, jak on jechał tym tuk-tukiem. Myśmy wtedy chyba jeszcze nie tą ulicą, ale inną jechali. Tym tuk-tukiem. Tym tuk-tukiem inaczej jechaliśmy jeszcze wtedy. A nie byliśmy tu? Ale potem wracał tutaj i był jeszcze raz. Tutaj są markety. Wyjdziemy do picia, to nie mamy.
โมงแล้วเดี๋ยวรู้ว่ากี่โมงแล้วคิดว่ากี่โมงแล้วครับขอบคุณครับเปิดเลยก็ได้ขอบคุณครับTu masz te twoje kitykiety. To są inne. Ale ja bym nie miał to, nie? A może też, że tam